Pierwszy półmaraton świętoszowski został zorganizowany w ramach Dnia Świętoszowa i festynu charytatywnego Bawię się i pomagam. Na półmaratonie, tak jak zawsze, na początki są zawsze trudne, ciężkie, ale jesteśmy ogólnie zadowoleni, że ktoś przyjechał na ten półmaraton. Zawodnicy, którzy przebiegli trasę, są z niej zadowoleni. Logistycznie mówią, że jest wszystko fajnie zrobione i na pewno przyjadą w następnym roku i jeszcze z większą grupą. Zawodnicy chwalili ponad 21-kilometrową urokliwą trasę Borami Dolnośląskimi. Zawodnicy kończyli maraton w deszczu, ale to prawdziwego biegacza nie zraża. Trasa bardzo dobrze przygotowana, płaska, bardzo dobrze opomiarowana. No, łatwo nie było, wiadomo. Troszkę deszcz nas zmoczył, ale poza tym było bardzo przyjemnie. Trasa bardzo fajna, do uzyskiwania takich dobrych wyników, co dla nas biegaczy, co prawda amatorów, ale też jest ważne. No i tylko mówię, chwalić i zapraszać tutaj innych. Na przyszły rok będzie na pewno dużo więcej uczestników, jestem przekonany. W kategorii mężczyzn zwyciężył Marek Michalczuk z Głogowa, przebiegając trasę w godzinę 23 minuty i 32 sekundy. W kategorii kobiet najszybsza była Bożena Kozak-Sroka, która do mety dobiegła w godzinę 45 minut i 33 sekundy. Wszyscy szczęśliwie dobiegli, tak jak to się mówi, ile startów, tyle zwycięstw życzyłem. I tak było, wszyscy są zadowoleni. Puchary najlepszym wręczał wójt gminy Osiecznica i dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Cel półmaratonu i całej imprezy był szczytny. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin w Świętoszowie.